Panie dyrektorze Bochce. Proszę bardzo, proszę przedstawiciele Stowarzyszenia Liderów. Panie przewodniczący, szanowni panowie radni. Ja w imieniu stowarzyszenia, mimo że występuję jednoosobowo, a zarząd powinien być, a się stowarzyszenie powinno być wyzwany przez członków zarządu, podtrzymujemy skargę. Zarówno co do BIP-u, co do określonych, nie mam opłat za dostęp do informacji. I my nie kwestionujemy tego, że mogą być wyznaczone opłaty w myśl artykułu 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Natomiast tu wskazujemy, wydrukowane ze strony domów ośrodka, nie powiem całej nazwy, ale mam nadzieję, że się nie pomylę, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, wniosek o udostępnienie informacji publicznej, gdzie w punkcie drugim na samym końcu jest, że Centrum Kultury, jako udostępniające informacje, zastrzega sobie prawo pobrania opłaty, zgodnie i tak dalej, według cennika usług ogólnych CPI, tak wymieniony jest podmiot. Ogólnych. Cennik ogólny. Dobrze. Ja tylko wskazuję jedną rzecz, że Trybunał Konstytucyjny, może pan dyrektor ma rację, że no, ma rację, że sądy orzekają. Ja nie mówię, że ma rację. Ma rację, pan dyrektor, że sądy orzekają w różny sposób orzeka. Natomiast Trybunał Konstytucyjny w roku 16 września 2002 roku orzekł, że na poziomie lokalnym nie może być tworzonych w zakresie dostępu do informacji cenników. Czyli jakby można pobrać opłatę, która odpowiada rzeczywistym kosztom udostępnienia. I to jest racja i my to przyznajemy. Natomiast Trybunał Konstytucyjny powiedział, i ten wyrok z chęcią dostarczymy, nie ma problemu, żebyśmy dostarczyli, żeby te opłaty, nie może być to robione według cennika. I w orzeczeniu, które my cytowaliśmy, które zapadły na podstawie tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wskazane jest właśnie nie w sposób cennika, czyli zryczałtowanych stawek, a normalnie, jeżeli są dodatkowe koszty. Wskazaliśmy również, że Sąd Administracyjny w Warszawie określił, że na przykład złotówka za kserokopię jest kosztem zawyżonym. Tak samo jak my uważamy, że 2 zł za skanowanie dokumentu jest kosztem zawyżonym. To jest nasza sygnalizacja, żeby takich postępowań nie było, w którym trudnia dostęp do informacji publicznej. Nie będę wskazywał, czy zostało wyznaczone, czy nie, w jakim zakresie to do nas trafiło, dlatego że jest to pewna poufność naszego działania stowarzyszenia. Pan dyrektor wymienił to nawet, i to jest ważne, że ja w tej chwili, nie jako prezes, jako Szymon Osowski, został dołączony mój wniosek do tych dokumentów, który wnioskowałem jako osoba prywatna, z prywatnego adresu mailowego i uważam, że to jest przetwarzanie danych osobowych i tu zaznaczam. Natomiast jeśli chodzi o BIP, to ja mam komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdzie jest wyraźnie wskazane, że obowiązek tworzenia BIP-ów jest ustawowym obowiązkiem każdej instytucji publicznej. Można zaznaczyć, można zapytać się, takie będzie można przeczytać. Natomiast jeżeli chodzi o stowarzyszenia, my mamy opinię prawną mecenasa Stefanowicza, który jest twórcą ustawy o dostępie do informacji publicznej i ją też dostarczymy, wisi u nas na stronie, że każdy podmiot, który dysponuje publicznymi pieniędzmi, ma obowiązek prowadzić bibliotekę informacji publicznej. Z chęcią to dostarczę, żeby pokazać. Tak naprawdę wszystkie te tutaj wypowiedzi odnośnie niezwiązane ze skargą, nie będę komentował, nie jest to przedmiotem skargi, czy ktoś wnioskował, czy nie wnioskował, są to prywatne większości. Stowarzyszenie wnioskowało, natomiast ja nie wiem, co robią członkowie stowarzyszenia jako osoby prywatne i nie będę się w tej sprawie. Panie, panie prezesie. Niech pan się nie ośmiesza, wie pan, no nie może pan w ten sposób mówić, jeśli przesyłacie, zapraszam, jeśli, muszę przerwać, jeśli przesyłacie od siebie maile w postępach minutowych, wie pan, listą LGO, kopią od pana, wszystko w tych mailach, wie pan, elektronika i ten ma to do siebie, że niestety, ale nie da się okłamać, wie pan, niech pan nie mówi w ten sposób, że pan występuje jako osoba fizyczna, proszę pana, pan jest osobą społeczną i prawną. Wie pan, stowarzyszenie ma osobowość prawną, wie pan. I pan jest prezesem prawnym, a nie jakimś społecznym, nie jakimś osobą fizyczną. Przepraszam, proszę bardzo. Nie jest to związane, znaczy my podtrzymujemy skargę odnośnie, znaczy ten wniosek, który przed chwilą pokazałem, to jeszcze puszczę. Wyraźnie wskazuje, że to jest opłatem, jest możliwość pobierania opłat według cennika. Nie może być cennika. Dyrektor jako osoba odpowiedzialna za Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji może wyznaczyć opłatę. I rzeczywiście, i tak jak to było podniesione indywidualnie do wniosku, nie według cennika. I my podtrzymujemy, że po prostu to wskazuje na osoby, to jest podkreślane w wielu komentarzach czy jakichś artykułach odnośnie tego. Ludzie jak czytają, że coś jest, że jest cennik, to nie będą pytać. To o to chodzi, żeby nie blokować w ten sposób dostępu do informacji publicznej. Może być wyznaczany koszt, natomiast nie jest to koszt według cennika 2 zł za skan, to nie jest rzeczywisty koszt udostępnienia, artykuł 15 o tym stanowi. Co do BIP-u, jeszcze raz podkreślam, jest obowiązek prowadzenia. Nasze stowarzyszenie w związku z tym, że prowadzi, mamy już mniejsze, ale mieliśmy środki publiczne, założyliśmy BIP. I tu zwracam uwagę, żeby się nie kierować, że to są ogromne koszty. W tej chwili Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji udostępniło bezpłatne oprogramowanie do tworzenia BIP-ów. Można to założyć. I nie, my założyliśmy BIP i to zajęło nam około 45 minut, więc nie jest to czasochłonne. Z drugiej strony jest darmowe oprogramowanie do tworzenia BIP-ów i można to założyć prywatne, ktoś sobie zrobił.
I tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz się prześcigali w tym racji, tylko w sensie to, co zostało podkreślone. Jeżeli to, o co zawnioskowałaby jedna osoba, będzie w BIP-ie, której można założyć dosyć szybko, to nie ma problemu żadnej z wnioskami i z opłatami. Natomiast jest taki obowiązek prawny i my to sygnalizujemy, że na dzień dziś ten obowiązek prawny nie został wypełniony, a cennik, odwoływanie się do cennika w punkcie drugim we wniosku wydrukowanym ze strony, to powtórzę jeszcze raz, jest naruszeniem prawa. No bo skoro Trybunał Konstytucyjny odnosi się do tego, że nie róbcie cenników, bo artykuł 15 nie daje do tego delegacji ustawy o dostępie do informacji publicznych, to po prostu nie może. Zajmujemy się dostępem do informacji publicznej od 7 lat. I napisaliśmy na naszej stronie, bo to w wielu gminach, w których czy są ludzie, którzy korzystają z dostępu do informacji, czy nasi członkowie, sytuacje, że to na poziomie instytucji kultury czy gminy były wyznaczane cenniki, w każdym elemencie staramy się na to reagować w taki czy inny sposób. Wydaje mi się, że sygnalizacja w postaci skargi z artykułu 227 jest adekwatną sygnalizacją odnośnie tego i w tym zakresie podtrzymujemy skargę. Dziękuję bardzo. Jeśli można, bo chciałbym uzupełnić wypowiedź. Panie prezesie, nie wiem, czy pan dokładnie przeczytał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2002 roku, mówiąc o cennikach. Wie pan, bo jak ja się wczytuję dokładnie, to dotyczy cenników ustanowionych przez wójtów burmistrzów. Jestem tutaj, proszę pana, zgodny z panem, że burmistrzowie i wójtowie nie mają prawa tworzyć cenników. Ja jako instytucja kultury, opierająca się na ustawie o działalności, rozwoju działalności kulturalnej, o finansach publicznych, mam prawo. Mam to zagwarantowane prawem i również statutem, który jest bezpośrednio, jak gdyby, wynikającym aktem prawnym z ustawy o działalności kulturalnej, dochodów własnych, więc mam obowiązek wręcz określić cennik, jakie to są ceny. Natomiast możemy się sprzeczać, jak pan ma tu rację. Czy ceny, które są cenami ogólnymi, jak wspomniałem, za które klienci Domu Kultury płacą i nikt nie mówi, czy za drogo, czy za tanio, powinny być adekwatnie stosowane do informacji publicznej. I tutaj pana prostuję. Powiedziałem, nie pobrana została kwota, natomiast sytuacja, jeśli będą to informacje przetworzone w dużym zakresie, ale mieszczące się w artykule 6 ustawy, to będziemy to wykonywać. Ale wtedy będziemy niestety zwracać się z propozycją, co dopuszcza ustawa i za jaką cenę. Bo przecież proszę uważać, zważyć na fakt. Ja jestem instytucją, która finansowana jest ze środków publicznych. I ja zakup toneru, czy zakup proszku, czy zakup papieru, zgadza się, czy zakup urządzenia skanera, kupuje środków publicznych. To teraz proszę wziąć drugą stronę medalu. Czy to społeczeństwo nie może mieć do mnie teraz pretensji, bo ja muszę kupić skaner za 400 czy 500 zł, może lepszy, po to, żeby wypełniać prawo dostępu do informacji publicznej, ale nie będzie przedstawienia dla dzieci państwa. Ja chcę panu po prostu pokazać ten problem, zgadza się? Więc korzystajmy z tego prawa, wie pan, no, ale na tej zasadzie, żeby to było, wie pan, rozsądne i mądre, o czym pan mówi. Natomiast wie pan, no nie może pan sugerować tutaj, że cennik musi być zniesiony w Domu Kultury, nie ma prawa cennika. Dom Kultury ma prawo. Natomiast tłumaczę, to co pan przytoczył z wyroku Trybunału dotyczy burmistrzów, wójtów, którzy nieopatrznie powołali cenniki. Gdzie burmistrz, a gdzie Centrum Kultury? No wie pan, no proszę rozgraniczyć, bo ja działam na ustawie o działalności kulturalnej, nie o ustawie o samorządzie gminy, więc tutaj się z panem zgadzam, ale to jest wprowadzenie błąd opinii w tej chwili radnych, że ten cennik został wymuszony, o czym ja piszę, że on został stworzony na potrzeby informacji publicznej. Nie, tego nie ma miejsca. Przepraszam bardzo. Serdecznie witam kolegę radnego. Proszę bardzo, oddaję. Ja tylko tak naprawdę my nie zarzucamy tego, że powstał cennik, bo to jest w pierwszym zdaniu, w punkcie pierwszym naszej skargi, że my tylko zwracamy uwagę, że obliczanie kosztów dostępu do informacji publicznej z wniosku, który został zamieszczony, wynika, że się odbywa się przez opłatę czy cennik, który jest ogólny dla Domu Kultury. Tego cennika opłat ogólnych w Domu Kultury w ogóle nie kwestionuje. My kwestionujemy sposób wskazania, że za dostęp do informacji opłata jest zwyczajna w nawiązaniu do tego cennika, to dokładnie jest pierwsze zdanie. Mam pytanie, panie prezesie. Wy też macie zaznaczone w waszym BIP-ie, że możecie prawo pobrać do informacji publicznej odpłatne. Zgadza się? Proszę powiedzieć, no poradzić mi, jakie stosujecie tutaj reguły, co na przykład takie przetworzenie informacji, o których państwa żądam w tej chwili? Już. Nie żądamy, również w naszym BIP-ie w główce jest w tej chwili napisane. W tej chwili, ale było inaczej. Mogę? Przepraszam. Za problem wykorzystania informacji publicznej, zgodnie z nowelizacją, która weszła w życie 29 grudnia 2011 roku. Nie pobieramy opłat, nasze stowarzyszenie nigdy nie pobierało opłat, nie pobierze opłat za dostęp do informacji publicznej, ponieważ uważamy, że to jest takie dobro dla mieszkańców, żeby się dowiadywali, że nigdy nie będziemy żądać za tym opłaty, to jest pierwsze. Drugie, prosiłbym też
zwrócić uwagę na jedną rzecz, że nie ma obowiązku kupowania skanera, nawet jeżeli centrum by nie miało, dlatego że artykuł 14 wskazuje ustawę o dostępie do informacji publicznej, że jeżeli instytucja nie może wykonać na przykład w postaci skanera, bo go nie ma, to proponuje inną formę udostępnienia, na przykład do wglądu. Tak, i to jest artykuł 14 o tym wskazuje. No czyli pan mi radzi dosłownie, że skaner się jutro zepsuje i wtedy mam problem z głowy, tak? No widzi pan. Więc proszę to jeszcze ten... jedną rzecz, tylko... Proszę chciałbym... bardzo. Proszę. Prosiłbym, i to jest moja taka ogólna, wydaje mi się, sugestia do tej skargi, że większość rzeczy odnośnie wyrażona w stanowisku pana dyrektora nie odnosi się do naszej skargi, są to powiązane jakieś rzeczy. Mogą mieć zdaniem pana dyrektora, nie wiem czy wpływ, czy jakiś na pana dyrektora, natomiast nie jest to związane z przedmiotem skargi. Ja to rozstrzygnie przez pana nadzór i prokuratura, więc proszę pozwolić, że te organy będą do tego bardziej odpowiedzialni niż pan. Czy zawarte moje również sprawy związane z tym, co się dotyczy? Panie dyrektorze, proszę pozwolić się wypowiedzieć. Ja chciałem jeszcze przepraszam, mi jedno zdanie. Wchodzi pan słowo nieustannie. Odnośnie tego obowiązku prowadzenia BIP-u, no jest obowiązek prowadzenia BIP-u, trzeba w nim umieszczać informacje. Na dzień złożenia skargi BIP-u nie było, dzisiaj tego BIP-u też nie ma. No i nawet w naszym zdaniem skarga jest zasadna. Nawet żeby sygnalizacyjnie to, o czym pan dyrektor podnosił, że niektóre inne podmioty też mogą prowadzić, które są instytucjami finansowanymi ze środków publicznych, wykonują zadania publiczne. Taka jest ustawodawca. A, i to chciałbym jeszcze dorzucić. Skoro ustawodawca wskazał, że jest obowiązek informowania o swojej działalności, to również przewidział, że koszty związane z jawnością są w ramach środków publicznych, no bo nie wprowadził artykułu 61 Konstytucji ani ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wysłuchanie. To wszystko. Jeszcze mam pytanie, jeśli można. Nie będę odpowiadał na pytania, dlatego że w imieniu stowarzyszenia nie jestem zobowiązany, nie mogę jednoosobowo odpowiedzieć. A to znaczy, że w tym momencie, co pan wszystko powiedział, to jest nieważne. To jest stanowisko, może być przyjęte, nie musi być przyjęte. Wie pan, także wie pan, no więc tutaj nie wiem, po co myśmy tu się w momencie pan spotkali, no bo tutaj Komisja Kultury mówi, że nie może podjąć stanowiska w temacie skargi, pan mówi, że nie może pan mówić w imieniu zarządu. Znaczy, nie mogę odpowiadać. Stanowisko, które przedstawiłem, jest w imieniu stowarzyszenia, do tego zostało upoważnione, ale nie mogę odpowiedzieć na dalsze pytania. W sensie, proszę skierować do nas pytania. Proszę skieruję pytania. Za pytaniem, które właśnie jest w międzymy stanowisku, czy od jutra będziecie zaskarżać pani prezydent Warszawy na niesienie BIP-u przedszkola w szkołach na terenie Warszawy nie działać? Tak. Proszę Państwa, a więc ja informuję, że jestem chyba najbiedniejszym stowarzyszeniem, no ale nie w tym rzecz. Informuję, podpisałem współpracę z dyrektorem Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, ale jeżeli jakakolwiek prasa, czy telewizja, czy coś, udostępniam to, te materiały, te nośniki, które mam, bez żadnych ograniczeń i każdy ma prawo korzystać, przychodzą. Ale nie zbiwanie. Ale wszystkie dokumenty. Nie jestem w stanie tego mieć. No, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby z Państwa uzupełnić? W tej sprawie chyba nie.